Siema wszystkim. Witam tutaj z trasy do domu. Mała przygoda była, niespodzianka. Wystrzeliła mi dętka, skręciła się w czasie jazdy i musiałem prowadzić. Wygląda tak, że no można rękami zdjąć i założyć. No i przez to mało czasu na wszystko inne. Ale jeszcze trzeba się zrelaksować i wypić małe piwko jedno. Pierwszy raz w życiu coś takiego mi się zdarzyło, żeby podczas jazdy tak jak gdyby wystrzeliła dętka. Fakt faktem, że porządnie napompowana była na kamień, no ale nieraz się tak jeździło. Tylko to jest, to też jest taka sytuacja, że tętka stara, łatana już chyba w czterech miejscach, ma swoje lata, opona stara, bo widziałem, że to chyba wina opony. Opona mi tak jak gdyby się przetarła, pękła chyba od naprężeń. Jest dosyć sucho na ziemi. Ziemia jest tak zbita jak beton. A jechałem polną drogą. Są takie pagórki, mody, tak jak gdyby kretowiska. Rozryte też przez dziki z każdej strony. Jak się jedzie z góry przez to, to tak trzepie, jak gdyby na jakimś wibratorze takim przemysłowym. No i na takim kamieniu to niestety opona nie dała rady i prawdopodobnie od tego mi się rozdarła. Akurat jak przejeżdżałem przez ulicę, przejechałem przez park z góry, pośpieszyłem się do sklepu. No i przejeżdżałem przez ulicę, już tak delikatnie skręcałem, cieteńki łuk tylko zrobiłem i w tym momencie właśnie strzeliła. Zawinęła się dętka, ale właśnie ciekawa sprawa, że dętka całkowicie się nie rozerwała, nie puściła powietrza. Była taka gruba, napompowana jak ramię prawie i zawinięta dookoła łańcucha, dookoła ramy z tyłu i musiałem go wziąć szybko pod ramię. Na szczęście tam było pole, jakieś takie łąka, kawałek ogrodzenia, oparłem sobie i zrobiłem krótsze tymczasowo, bo zakładałem tylko ręcznie, jakimś tam kombinowałem jakimś śrubokrętem i tak tylko, żeby mógł prowadzić rower, bo już o tym, żeby jechać, no to wiadomo, że nie ma mowy nawet. Ale chociaż prowadzić, szybko zdążyć do sklepu i z powrotem. No czyli jakoś się uda. Okazuje się, że jednak warto mieć lepszą oponę. Nie musi być wiadomo jaka droga, ale nie 5-letnia albo starsza. Ja mam chyba starszą nawet. Ja kupiłem ten rower używany i kupiłem go chyba właśnie tak z 5 lat temu. No i nowej opony, no nic nowego praktycznie nie kupowałem. Raz kupiłem dętkę bezprzebiciową, czy jak ona się tam nazywała, w Decathlonie. No ale to też był niepypał. Przebiła się normalnie tak jak każda inna. W środku tylko jakaś taka dziwna maść wylewała się i gorzej się tą skleja, tą nieprzebiciową, antyprzebiciową. Jest cięższa, chyba 2 albo 3 razy cięższa tamta dętka od normalnej. No i nie sprawdziła się. No ale to nie o to chodzi, tylko o to, że jeżdżę na starych częściach i trzeba sobie odżować, kupić. Dętkę już kleję. Teraz jak dzisiaj ją zaprowadzę ten rower, to dzisiaj ją będę kleił chyba 4 raz w ciągu tygodnia. Od razu jak już kleję, to kleję 3 na raz. Bo jeszcze mam 2 inne. No ale niestety jeszcze żadna się nie udała tak dobrze. Ale kupować też jest bez sensu, cały czas nowe.
próbowałem jakąś wkładkę antyprzebiciową własnej roboty. Też się nie udało. Trzeba będzie wymyślić mądrzejszego. Albo kupić taką antyprzebiciową wkładkę plastikową. Bo ja praktycznie jeżdżę tylko po wertepach. Po lasach, po polach. No czasami tylko do sklepu to wyskakuję na ulicę. Bo teraz to już nawet nigdzie nie jeżdżę po tych po kolesiach, tylko bar. Nie mogę za bardzo. Jeszcze przez 3 miesiące. Tam ktoś chrząka z daleka, słyszałem. Jakiś gościu tam siedział w krzakach, pił sobie piwko chyba też. To jest taka fajna okolica, spokojna. Dobra. Nie będę przyciągał. Nie ma nic mądrego do powiedzenia. Na razie.